tutaj, właściwie mogę powiedzieć, że kilka miesięcy temu stałem i nie dowierzałem, że w październiku będzie niemal gotowa strażnica w Rudzie Śląskiej. A to jest tylko pewien symptom szerszego procesu dofinansowania modernizacji służb mundurowych. Państwowa Straż Pożarna to niezwykle ważna służba. To służba, która ratuje nas nie tylko z tych opresji, do których została pierwotnie powołana, czyli do różnego rodzaju pożarów, ale przede wszystkim teraz to są różne interwencje drogowe i najróżniejsze pozostałe zadania i interwencje. Pokażę pokrótce skalę. Tutaj ten obiekt to 40 milionów złotych i pierwszy taki obiekt tutaj w Rudzie Śląskiej właściwie od założenia miasta, jak usłyszałem. Obiekt, w którym będzie pracowało 100 strażaków, będą szkolili innych, będą współpracowali z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ochotnicze straże pożarne uzyskały w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo dużo nowego sprzętu i gdziekolwiek jestem, słyszę, że takich dostaw sprzętu nie było po prostu nigdy. Ale także inwestycje, które są już naprawdę na miarę XXI wieku, tylko tutaj w województwie śląskim. Inwestycje w Zawierciu, w Tarnowskich Górach, w Raciborzu, w Bieruniu czy Cieszynie. Tego typu obiekty i przebudowy, modernizacje właśnie w tych miastach teraz mają miejsce. Dla strażaków ochotników zapewniliśmy, dla wszystkich tych druhów, którzy są już na emeryturze, a przepracowali, bo mogę tak powiedzieć, w OSP wiele, wiele lat, dodatek emerytalny 200 zł. Ale to nie tylko to. Również zapewniamy szkolenia, zapewniamy współpracę pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Państwową Strażą Pożarną. Z czym to wszystko się wiąże? Oczywiście z lokalnymi różnego rodzaju interwencjami. Wspólnym mianownikiem tych interwencji jest bezpieczeństwo. Drodzy mieszkańcy Rudy Śląskiej, całego Śląska i Polski, wszyscy jesteśmy na pewno wdzięczni i Ochotniczym Strażom Pożarnym, i tym zawodowym strażakom Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszom Straży Pożarnej. Oni zapewniają bezpieczeństwo. Dzisiaj jeżdżą już około 300 razy rocznie tutaj z samej Rudy Śląskiej do pożarów. Cały czas jeden, no średnio codziennie wybucha gdzieś pożar w Rudzie Śląskiej albo w okolicach. Zobaczcie, co by było bez tego sprzętu, bez tych tutaj, jak usłyszałem, 18 miejsc garażowych znakomitego nowego sprzętu w całej Polsce. Wszystkich mieszkańców zachęcam do tego, aby zapytać swoich włodarzy, starostów, prezydentów, burmistrzów czy wójtów, jak wygląda dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna. Te 8 lat, które przepracowaliśmy w porównaniu do poprzednich 8 lat, które przepracowaliśmy. Bo, drodzy rodacy, można tak na dobrą sprawę ciężko pracować przez 8 lat nad poprawą stanu bezpieczeństwa, a później jednego dnia wszystko stracić. I ten jeden dzień to 15 października. Tego jednego dnia można wszystko stracić, bo warto naprawdę postawić na tych, którzy solidnie doinwestowują Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną wszędzie, w każdym zakątku Polski. Tylko w tym roku około 700 wozów strażackich trafiło do OSP i wiele nowych jednostek do Państwowej Straży Pożarnej. A chciałem też z tego miejsca podziękować pani senator Dorocie Tobiszowskiej, która startuje do Sejmu tutaj z Rudy Śląskiej. Opowiadała mi o strajkach, opowiadała mi o różnych sprawach związanych z Rudą Śląską. Wiem, że kocha Rudę Śląską, kocha Śląsk i kocha strażaków. W związku z tym macie tutaj dobrą opiekunkę w Rudzie Śląskiej. Dziękuję bardzo.